wszystkim Ukraina wypompuje wszystkie pieniądze z Europy, bo to chodzi o Europę. I jeszcze nawiążę do tej broni, która jest wysyłana na Ukrainę. W Stanach Zjednoczonych, to nawet pan Trump tak czaruje wyborców, mówi się, że to Stany Zjednoczone ponoszą gigantyczne koszty, a Europa, która jest najbardziej zagrożona, ociąga się. Proszę Państwa, śmiem twierdzić, że jeżeli są te defraudacje, które podejrzewam, które wynikają z czystej logiki, to ta broń może wracać do Stanów Zjednoczonych i być sprzedawana ponownie. To żaden problem. To jest proste, to jest prostsze niż jakieś tam założenie firmy na Cyprze. Więc coraz bardziej wyłania się ten scenariusz, który podejrzewaliśmy wcześniej, że Europa ma być cofnięta w rozwoju. I to jest realizowane. I proszę Państwa, nie winimy też Rosji, nie winimy pana Putina, że on na to idzie. Chce Wall Street odciąć głupią Europę od zasobów rosyjskich? Proszę bardzo, ile można się prosić, ile można tłumaczyć, ile można przekonywać, a wyborcy europejscy znowu wybiorą opcje antyrosyjskie. Takie na przykład jak Konfederacja, takie na przykład jak PiS, takie na przykład jak PO. Przecież to są wszystko opcje antyrosyjskie. A potem będziemy się zastanawiać, skąd ten kryzys, dlaczego jest tu tak źle? No, sprzedadzą nam jakieś tam czary-mary, że to wina Unii na przykład.